Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa i zapraszam na rozmowę Echo 24. Moimi Państwa gościem jest Pan Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Witam bardzo serdecznie, Panie Rzeczniku. Witam Pana, witam Państwa. Panie Rzeczniku, myślę, że tą rozmowę warto zacząć od konkretnej kwoty, która będzie tutaj, miejmy nadzieję, dobrze rozdysponowana, między innymi w roku 2017, kwota 1 200 000 zł. To akurat unijne dofinansowanie, które w prostej linii trafiło do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Następnie te pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego znalazły się w dyspozycji Urzędu Pracy i, jak Państwo sami mówią wprost, przeznaczone będą na rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Panie Rzeczniku, kwota i liczba pewnie jasna dla naszych telewidzów, natomiast co kryje się pod hasłem rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku? Jak czytać tego typu sformułowanie? No właśnie ta ekonomia społeczna, to wydaje się, że każdy wie, o co chodzi, bo i ekonomia, i społeczna. Natomiast jednak nie do końca. Otóż ekonomia społeczna to, można powiedzieć, takie nietypowe przedsiębiorstwo, bo generalnie żyjemy w czasach, w których głównie liczy się pieniądz, a w ekonomii społecznej ten pieniądz też jest ważny, ale trochę na dalszym planie. Jakby na tym pierwszym planie jest człowiek i sprawy i problemy tejże właśnie osoby, więc te przedsiębiorstwa ekonomii społecznej to zupełnie inne przedsiębiorstwa, które są również nastawione na to, żeby zarabiać, ale przede wszystkim, żeby rozwiązywać konkretne problemy. Konkretne problemy osób, które mają kłopoty z znalezieniem pracy, ponieważ dotknięte są niepełnosprawnością, mają problemy społeczne, spore braki zawodowe, edukacyjne. Mówiąc wprost, na tym konkurencyjnym rynku pracy zbytnio nie mają szans. Natomiast te specjalne przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, które rządzą się trochę innymi prawami, potrzebują takich ludzi. Dobrze, że kiedy rozmawiamy o kapitale, to rzeczywiście pojawia się ten czynnik ludzki, bo tak jak pan rzecznik słusznie zaznaczył, o ludziach i ich problemach społecznych powinno się mówić na samym początku, a ten pieniądz rzeczywiście to jest domena już czystego biznesu, więc mamy to rozgraniczenie pomiędzy tymi celami społecznymi, a także czysto ekonomicznymi. Rozumiemy, panie rzeczniku, że osoby niepełnosprawne, o których również Urząd Pracy dużo mówi, też są objęte w ten program? Jak najbardziej. Projekty związane z ekonomią społeczną skupiają generalnie mnóstwo osób, które to może niezbyt jest ładna nazwa, ale mogą być wykluczone na rynku pracy. Mogą być wykluczone na rynku pracy nie tylko ze względu na niezbyt duże swoje kompetencje, ale ze względu na to, że ta niepełnosprawność, jakieś problemy, z którymi się borykają, uzależnienia, choroby itd., powodują, że no nie są tak atrakcyjni dla pracodawców. W związku z tym te podmioty ekonomii społecznej znajdą dla tych osób zajęcie. Sam ten konkretny projekt, o który pan pyta, polega na tym, że chcielibyśmy, żeby te podmioty ekonomii społecznej zyskały dodatkowe wsparcie. Dodatkowe wsparcie ze strony samorządów czy też biznesu, bo wychodzimy z założenia, że chociażby, nie wiem, punkty ksero, bufety czy ekipy sprzątające mogą właśnie stanowić te przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, bo wcale nie jest powiedziane, że będą wykonywać te prace gorzej, by nie powiedzieć, że te prace mogą być wykonywane lepiej, bo my mówimy tutaj o ludziach, którym da się szansę, to są bardzo oddani swojemu zajęciu. Bo to jest tak, panie rzeczniku, że jak popatrzymy od tej strony ekonomicznej, jeżeli chodzi o te konkretne fundusze, to rzeczywiście to chodzi o zarabianie pieniędzy na konkretną działalność? I tak ten mechanizm należy czytać? To jest tak, że w tym konkretnym projekcie to są fundusze na zainicjowanie, żeby te przedsiębiorstwa się rozwijały, żeby zyskiwały i swoich klientów, ale też przy okazji rozwijały swoich współpracowników. Natomiast niezależnie od tych funduszy, jeszcze w ubiegłym roku rozdysponowaliśmy w sumie kilkanaście milionów złotych na ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w 4 subregionach na Dolnym Śląsku, po to właśnie, żeby tych też przedsiębiorstw i organizacji powstało zdecydowanie więcej, bo trzeba pamiętać, że jest cała masa zadań, których nie wykonują firmy, ale wykonują instytucje, które rozwiązują konkretne problemy mieszkańców Dolnego Śląska i właśnie tymi działaniami zajmować się mają ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które zaś, to może trochę jest zawiłe, pomagają tym przedsiębiorstwom ekonomii społecznej. To przedsiębiorstwo ekonomii społecznej to jest nic innego jak firma, tylko firma, która zrzesza, można powiedzieć, trochę mniej typowych pracowników, którzy mają większe szanse i większe możliwości właśnie na znalezienie tam przedsięwzięcia, na znalezienie tam najzwyczajniej w świecie zajęcia, bo
bo w takim prostym zderzeniu z rynkiem pracy, z pracodawcą, gdzie to wszystko podlega bardzo wielu rygorom, te osoby miałyby zdecydowanie mniejsze szanse. Już za chwilę, miejmy nadzieję, powiemy właśnie, jak przezwyciężyć tego typu problemy na rynku pracy. Powiedział Pan o tej kwocie kilkunastu milionów, jeżeli chodzi o rok 2016. Czy tamten rok był takim kołem zamachowym ku temu projektowi na lata 2017 i 2018? Bo tutaj ta kwota dużo, dużo mniejsza. Ale czy to tak należy czytać, Panie Rzeczniku? Tamte fundusze z ubiegłego roku to są na całą kilkuletnią działalność. Te z tego roku są jakby uzupełniające tamte przedsięwzięcia, gdzie tam mówiliśmy wprost o przeznaczeniu funduszy na rozwój tych podmiotów, na animację, a tutaj mówimy o całościowym takim jakby zerknięciu i zorganizowaniu tych wszystkich podmiotów, żeby ze sobą współpracowały i zainicjowaniu takiej współpracy właśnie z samorządami i z biznesem, bo jak już chwilkę temu wspominałem, mnóstwo zadań do mnóstwa zadań takie podmioty ekonomii społecznej są idealne. To są bardzo lokalne przedsięwzięcia składające się z kilkunastu osób, które razem współpracując naprawdę są w stanie zrobić fajne rzeczy. Rozumiem, że biznes, a także ta ekonomia samorządowa na poziomie Dolnego Śląska może dużo zyskać, bo to obopólnie chyba należy czytać tego typu przedsięwzięcia. Wcześniej powiedzieliśmy o samorządzie, ale ja już muszę dopytać, Panie Rzeczniku, czy do Państwa dochodziły nawet takie sygnały właśnie tego lokalnego, choćby nawet wrocławskiego biznesu, że tego typu aktywizacja jest potrzebna, że pracownicy, którzy do tej trafiali albo których było za mało, borykali się no niby z tak podstawowymi problemami, prawda? Jak w ogóle odnalezienie się na rynku pracy. To jest tak, że ten rynek pracy absolutnie się zmienił. Już nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że wystarczy, wybiorę się na jakiś kurs, skorzystam z dodatkowego certyfikatu, już z miejsca znajdę pracę. W statystykach osób bezrobotnych są osoby, które mają sporo problemów i te problemy, teraz właśnie taki jest zostać właśnie rozwiązane i w dużej mierze są to społeczne, albo one na pierwszym miejscu są. Dopiero później gdzieś tam pojawiają się te kwestie kwalifikacji, przygotowania zawodowego. Natomiast jest całe mnóstwo takiego trudnego bagażu do doświadczeń życiowego, który uniemożliwia ten start. No bo to są właśnie uzależnienia, to są jakieś choroby tych osób albo też bliskich, którymi trzeba się zajmować. Jak mamy zestawienie takie, chętnie wybiorę się do pracy, ale kto się zajmie tą moją osobą, no to już ten dylemat nie jest taki prosty i odpowiedź taka dosyć sloganowa, która funkcjonuje, że ci, którzy chcą mieć pracę, to ją mają. Jednak nie zawsze tak jest. Teraz w zupełnie innym kierunku te instrumenty i to wsparcie musi być kierowane, bo mamy inne osoby, innych bezrobotnych po prostu. Panie Rzeczniku, czy to oznacza, że bez Państwa zaangażowania i właśnie zwrócenia uwagi na tego typu problemy, to rzeczywiście nie może się udać na dzisiejszym rynku pracy z początkiem XXI wieku, no bo można odnieść wrażenie, że do tej pory były odpowiednie instytucje państwowe, czy nawet prywatne, które z tego typu problemami powinny się borykać. Czy to nie jest też jakiś bagaż, który został narzucony może na Urząd Pracy? To jest trochę inaczej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje funduszami unijnymi i zajmuje się ich dystrybucją. I my jakby mamy kilka celów, do których zmierzamy, ale też trochę inne spojrzenie na cały rynek pracy. To znaczy, z jednej strony mamy powiatowe urzędy pracy, które pracują na bieżąco z tymi osobami bezrobotnymi, natomiast w ramach unijnych funduszy my chcemy zaangażować różne podmioty i instytucje, które znają bardzo dobrze różne środowiska, czy uzależnionych, czy z konkretnymi chorobami. Czyli te instytucje pozarządowe, muszę wejść w słowo, one także mogą skorzystać na tym w takim razie. Dokładnie tak, jak najbardziej. I one też się mogą zgłaszać. I mogą się zgłaszać i mogą bezpośrednio uczestniczyć w tym, można powiedzieć, wyrywaniu, czy też ładniej, delikatniej mówiąc, przywracaniu tych osób na rynek pracy, bo to jest bardzo istotne. Bardzo jest istotne dla pracodawców, którzy wciąż kierują do nas uwagi polegające na tym, że po prostu nie mają ludzi do pracy, a te osoby po przeprowadzeniu odpowiednich projektów terapeutycznych, wsparcia, pomocy i tak dalej, też będą świetnymi pracodawcami. To nie tylko chodzi, nie wiem, o chorych, o osoby z uzależnieniami, ale też kłopot mają młodzi rodzice. Jest dylemat. Pójdę do pracy, ale co zrobić ze swoją pociechą? W związku z tym my też dysponujemy sporymi funduszami na to, żeby powstawały w regionie żłobki. Część z nich już w ubiegłym roku udało się zorganizować. Teraz dosłownie na dniach kończy się rekrutacja projektów, tak to ogólnie nazwę, na kolejne przedsięwzięcia, gdzie na 2 lata młodzi rodzice zyskują darmową opiekę nad swoimi pociechami. Warto, proszę Państwa, w takim razie również o to pytać w naszym Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy z siedzibą we Wrocławiu. Państwo również poinformowaliście o takim
o możliwości uzyskania znaku zakupu prospołecznego. To znaczy wiemy, że na Dolnym Śląsku może przybyć również organizacji, które taki znak zakupu prospołecznego uzyskają. To taki ukłon w stosunku do takiej patriotycznej, lokalnej gospodarki, panie rzeczniku. Co oznacza ten znak jakości, o który mogą się ubiegać właśnie niektóre organizacje na Dolnym Śląsku? To jest trochę ukłon właśnie w tym kierunku, o którym pan mówi, ale to jest bardziej element projektu ogólnopolskiego, który polega na tym, że no, wszystkim dobrze znane jest godło teraz Polska, a my mówimy tutaj, tak jest. A my mówimy teraz o zupełnie innym przedsięwzięciu, które jest organizowane w skali kraju, nie przez nas, ale z racji tych funduszy i tego szerszego spojrzenia na tą ekonomię społeczną, chcemy również, żeby właśnie Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zajął się tym przedsięwzięciem, żeby jak najwięcej organizacji skorzystało, legitymowało się tym znakiem. Ten znak myślę, że jest ważny dla nas, jako też konsumentów z bardzo wielu powodów, ponieważ widząc miejsce, które jest właśnie w ten sposób oznakowane, możemy mieć pewność, że nie tylko mamy do czynienia z dobrą jakością usługi, produktu, to co jest w danym miejscu oferowane, nie tylko w dobrej cenie, bo właśnie jest ta sprawa realizowana przez te podmioty ekonomii społecznej, ale też mamy gwarancję, że pomagamy ludziom, że właśnie wspieramy jednostki, no, które mają ważny cel do zrealizowania i fajnie by było, tak sobie myślę, żebyśmy też poczuli taką w sobie chęć do tego, żeby w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Dlatego postanowiliśmy rozpropagować, po pierwsze, żeby była w ogóle świadomość, że coś takiego istnieje, a po drugie, żeby właśnie jak najwięcej organizacji skorzystało z tego znaku i ja, wybierając się do takiego miejsca, świadomie, żebym się wybierał do tej restauracji, bo wiem, że nie tylko dobrze zjem, nie zapłacę może przy tym strasznie dużo, ale przy okazji pomagam innym. Myślę, że to też jest ważne. Rzeczywiście wspieramy ekonomię społeczną. A czy tutaj jakiś termin został, panie rzeczniku, może wyznaczony? Czy już może ten znak zakupu prospołecznego obowiązuje u nas we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku? Ten znak już generalnie obowiązuje w skali całego kraju, natomiast tu bardziej w ramach tych funduszy my chcemy stworzyć, nazwijmy to, taką jednostkę, która będzie i zachęcała, ale też certyfikowała właśnie te podmioty, żeby było łatwiej, no bo tu mówimy o osobach, dla których naprawdę sporą barierą są nie tylko fundusze, ale też niektóre sprawy organizacyjne, czy też wybrania się i zorganizowania pewnych rzeczy, żeby po prostu zdobyć taki certyfikat, a teraz no będą mieć to, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na wyciągnięcie ręki. Ja pamiętam akcję z tamtego roku, kiedy organizowaliście państwo i zachęcaliście do wzięcia udziału w transgranicznych targach pracy za granicą. Po raz pierwszy w Bolesławcu, akurat nie we Wrocławiu. Polska, Czechy i Niemcy. Chociaż chciałem w tym momencie nie pytać o same targi, tylko o młodzież. Bo jak popatrzymy na dane GUS-owskie, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, to jest bardzo zadowalające. Natomiast problemem prawdopodobnie jeszcze na Dolnym Śląsku są same warunki pracy, koszta, a także samo wynagrodzenie. Wiemy, że na dzień dzisiejszy ta branża IT potrzebuje bardzo dużo informacji. Brakuje inżynierów również u nas w samym Wrocławiu. No właśnie, ale państwo jednak zwróciliście się w stronę trudnej młodzieży, która wedle zapowiedzi będzie mieć łatwiej. No właśnie, jak to jest z tymi młodymi ludźmi, ale jeszcze takimi, którzy no, rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia społecznego, bo przecież to o nim rozmawiamy. To jest tak, że jak spojrzymy na dolnośląski właśnie rynek pracy, to on wygląda bardzo dobrze. Natomiast nie wolno zapominać, że jeszcze w tych zasobach powiatowych urzędów pracy jest ponad 80 tysięcy osób, które są osobami bezrobotnymi. A o nich tak mało się mówi, prawda? O nich mało się mówi, no to czyli co? Mówimy o całkiem sporym mieście, które zupełnie nie ma pracy. I na dodatek młodzi ludzie. I wśród tej grupy właśnie blisko 20 tysięcy osób to są osoby do 30 roku życia, także o dziwo właśnie 25% tej statystyki to dosyć sporo stanowią właśnie osoby młode. Natomiast tutaj mówimy o mechanizmie polegającym na tym, że my chcemy zapobiec temu bezrobociu. Mówimy o podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych, to różne nazwy mogą być. Czy zakłady poprawcze również? Czy też zakładów poprawczych, dokładnie tak. To są osoby, które już na dzień dobry mają trochę pod górkę. Mają za sobą niełatwe doświadczenia domowe, z rówieśnikami, ale też konflikty z prawem i przez to te osoby dosyć trudno mają, nie tylko w przypadku edukacji, ale też na rynku pracy. My chcemy, żeby do nich no, została wyciągnięta ta ręka z pomocą. W związku z tym tak naprawdę trzy projekty ruszają. Jeden z nich największy, który jest pilotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a tak naprawdę w całości ponad 12 milionów zostanie przeznaczonych na 13 placówek w regionie.
To duża pomoc. Dla Dolnego Śląska. Dla Dolnego Śląska. To są tylko i wyłącznie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli możemy powiedzieć, że wprost adresowane dla mieszkańców Dolnego Śląska. I w ramach tej puli blisko 800 osób zostanie, uzyska pomoc. To są młodzi ludzie do 18 roku życia, zazwyczaj tam 13-18 lat, wraz z rodzinami. To też jest ważne, że jakby przedłużamy trochę dalej ten element. I to jest taka pomoc, można powiedzieć, dla nas typowa, dla osób, które wywodzą się ze zdrowych rodzin bez problemów, bo to będzie nauka życia. To będzie nauka życia wśród bliskich, wśród znajomych, w grupie, ale też nauka życia zawodowego. Pomysłów jest bardzo dużo, te projekty są naprawdę ciekawe, bo to są chociażby zajęcia z savoir-vivre'u. No można powiedzieć, co to jest savoir-vivre, ale jeżeli mówimy o osobach, które no nie wiedzą za bardzo, jak się zachować w grupie, żeby nie pokazywać agresji. Jak zachować się, nie wiem, w ośrodkach kultury i tak dalej, w kinie, w teatrze, żeby... I na rynku pracy w konsekwencji. To wszystko składa się w całość. Nie wiedzą, jak zarządzać swoim budżetem, jak wygląda normalny dom, bo nie mieli tego. W związku z tym w ramach tych projektów te straty mają zostać nadrobione. Jasne jest dla nas, że ważne jest to, że nie możemy uczyć teorii. W związku z tym te projekty zostały tak zaplanowane przez tych projektodawców przygotowane, że to będzie się działo w terenie. Czyli jak się zachować w muzeum i w kinie, nie będziemy się uczyć na planszach, na prezentacji, w opowieści, jak to by było gdyby, ale tam się po prostu wybierzemy. Jeżeli chcemy podpatrzeć, jak wygląda prawdziwy zakład pracy, to tam zostanie zorganizowane takie spotkanie, praktyki, żeby ta młodzież jak najbardziej jak najszerzej miała możliwość poznania tych realnych warunków tego prawdziwego życia. Również czy to w kwestii właśnie savoir-vivre'u, zachowania się przy stole, gospodarowania swoim budżetem domowym, albo jak bez agresji dogadać się w grupie. Zajęć jest bardzo dużo zaplanowanych, od takich twardych szkoleniowo-treningowych do chociażby, nie wiem, grupy taneczne, zajęcia z logoterapii, hipoterapii. No, możliwości jest bardzo dużo, wszystko wedle zainteresowań, bo mówimy o młodych ludziach, zarówno dziewczętach, jak i chłopcach. Także to stąd też chodzi o to, żeby te działania były adresowane. To wszystko poprzedzi przygotowanie takiego indywidualnego planu, że nie jest tak, że wszystkich nagle wysyłamy na te zajęcia, bo trzeba, ale będzie indywidualny plan przygotowany i to, co nam się wydaje proste i oczywiste, to stwarza tym osobom trudności. Chociażby nawet to, tam pojawiało się w ankietach gdzieś, że obawą jest to, czy wytrwam, czy wytrzymam, bo to jest długofalowy projekt, prawie 2 lata. Dla części z tych osób to będą prawie pełne 2 lata i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rzeczy, które nam się wydają oczywiste, w przypadku no, trudniejszej młodzieży, jakby nie mówić, nie są już tak proste i oczywiste. Panie rzeczniku, wiemy, że oczywiście Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował największe projekty, jeżeli chodzi o tą pulę 12 milionów, ale chciałem zapytać przede wszystkim, jak te placówki, czy ta trudna młodzież, która oczekuje pomocy, może do Państwa trafić i czy już styczeń właśnie roku 2017 to jest ten czas, kiedy ta pomoc po prostu fizycznie rusza? Możemy powiedzieć, że to już się dzieje, ponieważ Zarząd Województwa Dolnośląskiego akceptował ten projekt, ponieważ dotyczy on przekazania funduszy unijnych dla jednostki, która pod swoją pieczą ma te ośrodki szkolno-wychowawcze. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, że bardzo dużo partnerów do tego projektu zostało zaproszonych. I oprócz tego mamy 2 niezależne projekty przygotowane przez miasto Wrocław i przez zakład w Głogowie. Natomiast rzecz jest istotniejsza, że to jest realizowane przez te podmioty na miejscu przy wsparciu wyspecjalizowanych terapeutów i też właśnie zewnętrznych, żeby to nie było tak, że ten wychowawca, który do tej pory nami się zajmował, nagle zaczyna nas uczyć innych rzeczy, no bo to nie byłoby do końca wiarygodne. W związku z tym wsparcie zewnętrzne też jest w ramach tych działań zapewnione. Przez 2 lata, powtórzę te cyfry, bo myślę, że one są ważne, blisko 800 osób wraz z rodzinami, bo to jest też istotne, te rodziny mogą przede wszystkim otrzymać pomoc prawną, rozwiązywanie jakichś bieżących problemów, bo trzeba sobie zdać sprawę, że no sporo trudnych sytuacji dzieje się również z powodu no takiej niezaradności życiowej rodziców. A to wszystko w ramach między innymi projektu Nowa Perspektywa, Lepszy Start. Warto również przypomnieć, że to również ta liczba, która powinna jakoś utkwić nam w pamięci, że to aż 11 dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych, stąd też również takie duże liczby, o których pan rzecznik powiedział. Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był moim państwa gościem. Raz jeszcze dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja natomiast dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.